Tu czy tu? Tu? Czy tu? No tu będzie lepiej miał. Mam wrażenie, że nie wiem, na ile to jest twoje jako reżysera, na ile to jest też operatora Artura Reinharta, z którym współpracujesz. Mam wrażenie, że jesteście oboje bardzo wrażliwi na twarz ludzką. To znaczy, tam są takie typy, tak jak u Eisensteina, to są pewne typy postaci, typy osób, typy osobowości, jak choćby ta babuszka, prawda, w tym filmie, albo ten dziadek. To są też chyba naturszczycy, prawda? To nie są aktorzy. Tak, tak. To są wszystko naturszczycy. Fantastyczni ludzie, którzy nam zaufali, bo to tak naprawdę nie jest łatwa rzecz, stanąć przed kamerą i się jakoś tam otworzyć. Stoi ekipa, która liczy 45 do 60 osób. W przypadku pani Marii, czyli cioci z targu, też była cała wieś, która nam statystowała na targu, w związku z tym to było naprawdę zadanie niesłychanie trudne. No ale państwo nam zaufali, pan Wacław, który grał sprzedającego pieski, i po prostu się otworzyli i no moim zdaniem absolutnie wszystkie te postaci, które czy stary pan Zygmunt Gorodowienko, niestety świętej pamięci, stworzyli takie role, których aktorzy by nie stworzyli. Czy scenografia jest dobrana przez panią celowo w ten sposób, żeby stworzyć takie wrażenie nieokreśloności tego momentu historycznego, w którym to jest zrobione, czy to wynika z jakichś upodobań estetycznych? Nie, to dokładnie znaczy pewnie i z tego, i z tego, bo oczywiście upodobania estetyczne bardzo konkretne, natomiast zawsze staramy się w swoich filmach unikać jakby takiego bardzo konkretnego tu i teraz. Znaczy zależy nam, żeby ta historia była uniwersalna, żeby była rozumiana i u nas, i za granicą, i jakby takie umieszczanie, znaczy ja tego nie lubię, to nie jest w moim stylu i to robię świadomie i podświadomie również. Wydaje mi się, że niesłychanie piękne jest to, że chłopcy, którzy żyją na dworcu, są bezdomni, że mają taką ideę fix, żeby coś dobrego, znaczy żeby szukać tego lepszego życia, że nie idą kraść, nie idą obuzować, nie idą rozrabiać, tylko że starają się jakby wyjść do innego świata, bez względu na to, czy to jest Polska, czy ta zagranica jest gdzie indziej, ale to, że to jest taki jakiś inny świat, inna rzeczywistość, o której marzą. Jak wiadomo, czasem marzenia się rozmijają z rzeczywistością, ale to jest dla mnie takie też niesłychanie ważne w tym filmie i w tej historii. Kiedyś ukradziono rowery. I byłam na posterunku policji w Warszawie. No i była taka kobieta po prostu. I to jest taki jeden do jednego postać przeniesiona z rzeczywistości. Po prostu nie byłam w stanie się opanować, żeby takiej postaci nie wstawić do filmu. Jak już wiedziałam, że posterunek policji będzie istniał. To jest już któryś twój film, gdzie grają bohaterowie dziecięcy, ale to nie są tak na dobrą sprawę filmy dla dzieci. Czy dzieci oglądają twoje filmy i jaka jest reakcja? Czy masz jakieś informacje na ten temat? Jak dzieci odbierają twoje filmy? Znaczy, dzieci też oglądają te filmy. Akurat w przypadku Jutra będzie lepiej, to mieliśmy fantastyczną projekcję na festiwalu w Berlinie, gdzie była sala na 1500 osób i właściwie połowa była dorosłych, połowa była dzieci. I najmniejsze dziewczynki, widzowie, miały 5 lat, dwie bliźniaczki, które mało tego, że obejrzały cały film i mama mówi, że z wypiekami na twarzy komentowały każdą scenę, to jeszcze potem miały na tyle siły dużo, żeby przyjść i chciały koniecznie
o tym powiedzieć i porozmawiać i dotknąć chłopców, którzy tam byli, się pytały, czy mogą ich dotknąć na żywo, więc ja myślę, że to zupełnie nie ma znaczenia, ile ktoś ma lat, tylko czy jest jakby gotowy wewnętrznie na to, żeby film przyjąć albo nie. Chciałbym Pani bardzo pogratulować ogromnie. No, zrobiła Pani piękny, wielki, kolejny film z udziałem dzieci. Naprawdę wielki chylę czoła do samej ziemi. Naprawdę dziękuję pięknie. Wzruszający się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem stąd, znam taki komisariat, poczułam się jak u siebie, widząc ten film i w ogóle taki cudowny, jak kropla jakiegoś kryształu górskiego, naprawdę cudowny, taki głęboko ludzki. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Cudowny absolutnie. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo.